Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie będziemy studiowali kolejną część na poniedziałek, świadectwo Nowego Testamentu. Przejdźmy teraz do nowotestamentowych dowodów preegzystencji Jezusa. Przypuszczalnie największym z nich zawarte są w wypowiedziach samego Mistrza, świadczących, iż był on świadom swojej preegzystencji. W jego słowach znajdujemy pośrednie i bezpośrednio dowody, że był on świadom swojej przeszłości. Przykładem pośredniego nawiązania do jego preegzystencji mogą być wypowiedziane przez niego słowa zapisane w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 10 wiersz. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Gdy ktoś mówi, przybyłem do Podkowy Leśnej, by podjąć pracę w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej imieniem Michała Beliny-Czechowskiego, to znaczy, że był wcześniej gdzieś indziej. Ktoś, kto urodził się i całe życie mieszkał w Podkowie Leśnej, nie powie tak. Przykładem bezpośredniego stwierdzenia preegzystencji mogą być słowa Jezusa wypowiedziane w modlitwie do Ojca, by uwielbił Go chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ewangelia Jana, 17, rozdział 5 wiersz. W jaki sposób poniższe wersety świadczą nie tylko o preegzystencji Chrystusa, ale także Jego świadomości tej preegzystencji? Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 13. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 23 wiersz. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. 8 rozdział, 58-59. Odpowiadając im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wszedł do świątyni. I Ewangelia Jana, 17 rozdział, 8 wierszyk. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jeszcze wiersz 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Wyrażenie jam jest w tym i podobnych wersetach sugeruje istotę, ideę wiecznego istnienia, wiecznej preegzystencji. Żydzi, słuchając wówczas Jezusa, dobrze zrozumieli to przesłanie, gdyż porwali kamienie, by go zabić za to, co wydawało im się wielkim bluźnierstwem. Mówiąc o swojej preegzystencji, Chrystus kieruje umysły słuchaczy ku zamierzchłym wiekom. Zapewnia nas, że nigdy nie było czasu, w którym nie pozostawałby on w ścisłej łączności z wiecznym Bogiem. Ten, który przemawiał wówczas do Żydów, był Bogiem od wieczności. W jaki sposób powyższy cytat Ellen White oraz przytoczone wcześniej wersety pomagają nam lepiej zrozumieć ogrom ofiary złożonej za nas przez Chrystusa? Dziękuję bardzo.